wondering. I know you're pulling up outside, baby. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. Mam nadzieję, że umiem jeszcze takiego nagrywać. Powiem Wam szczerze, że za taki film zabierałam się chyba już od tygodnia, ale za każdym razem albo źle się czułam, albo miałam inne sprawy na głowie i mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się dotrwać do końca i że będę się czuła chociaż odrobinę lepiej niż wczoraj. Ja za chwilę zabieram się za sprzątanie kuchni i dlatego jestem ubrana tak typowo na roboczo, w dresach. Chcę posprzątać wszystkie półki, ale najpierw idę tam Wiktorii jakieś kolorowanki, kredki, żeby sobie malowała. Wczoraj byłam na takich małych zakupach do domu i stwierdziłam, że dzisiaj trzeba te zakupy właśnie rozpakować i od razu pokażę Wam, co takiego kupiłam. I jako pierwsze mam tutaj trzy kwiatki, takie sztuczne, one pójdą na korytarz. Powiem Wam, że chciałam wzór taki jak ten środkowy, czyli to takie pikowanie, bo jakiś czas temu kupiłam właśnie w Pepco takiego kwiatka w białej donicy, ale niestety nie było, więc wybrałam coś takiego. Myślę, że i tak będzie to ładnie wyglądało. I każdy z tych kwiatków kosztował 9,99. Wzięłam również taki spryskiwacz, on kosztował 2,99. Brakowało nam również takich małych talerzyków na ciasto. I powiem Wam, że ciężko było znaleźć coś ładnego, więc wybrałam takie. No one są takie niewielkie. Idealne właśnie na torta, czy na jakieś dobre ciasteczko. Jeden talerzyk kosztował 4,99, ja wzięłam ich 8. Powiem Wam, że chciałam jeszcze mniejsze, ale ciężko jakoś było znaleźć i wybrałam takie. Będąc przy kasie, wzięłam dwie rękawice, takie, żeby wyciągać gorące rzeczy z piekarnika. Jedna kosztowała 4,99. I dwie ostatnie rzeczy to tusz z Eveline. Kiedyś go używałam, ale później zaczęłam używać tylko tuszu wodoodpornego. I teraz stwierdziłam, że wrócę właśnie do tego. I wzięłam jeszcze balsam. Kiedyś również go używałam. Był fajny, więc stwierdziłam, że również go kupię. Spacerek? To nakładaj jej smycz. Nałożysz smycz Lili? Nie, oto nie. Ja już posprzątałam. Jako tako jeszcze mi zostało mycie podłóg, ale to już później, jak Daniel wróci z pracy. I powiem Wam, że zgłodniałam, więc robię sobie kanapkę z serkiem Almette jogurtowym. Bardzo, bardzo go lubię. I z rzodkiewką. I kanapeczki gotowe. Ale chyba ktoś jeszcze ma na nie ochotę. Więc ja zajadam, możecie życzyć mi smacznego. Chciałam Wam jeszcze podziękować za tak pozytywne przyjęcie ostatniego filmu o wieści, że jestem w ciąży. Naprawdę nie spodziewałam się, że będzie tyle tych wyświetleń, tyle łapek w górę, więc dziękuję bardzo. I możecie mi pisać, jakie chcecie teraz filmiki zobaczyć u mnie na kanale. Na pewno za jakiś czas, no dobra, za długi czas. Pokażę Wam, jak pakuję torbę do szpitala. Może będę nagrywała co tydzień, jak wygląda mój brzuszek. I później zrobię taki jeden długi film. No nie wiem, jeśli macie jakieś pomysły, to możecie pisać na dole w komentarzach. A jeśli chodzi o te kwiatki w korytarzu, wyglądają one tak, jednak wzięłam tutaj, pozamieniałam i są trzy różne doniczki. Teraz stwierdzam, że mogłam jeszcze wziąć jedną srebrną, ale i tak nie wygląda to źle, myślę. Ja zabieram się za robienie obiadu i później idziemy z Wiktorią na dłuższy spacer. Ostatnio byłam u lekarza i zobaczcie, jak nasza dzidzia już wygląda. Naprawdę to USG w 13 tygodniu jest super, bo wszystko fajnie widać.
Akurat to był 12 tydzień i 4 dzień, kiedy byłam na wizycie. No i zobaczymy, co tam się kryje, czy to chłopczyk, czy dziewczynka. Powiem Wam szczerze, że ja jeszcze nie wiem, ale całkiem możliwe, że 17 marca będziemy już wiedzieli. Dzieciom. Smacznego! Będziemy jeść? Mama też będzie jadła, tak. My już jesteśmy ubrane, ja się tak delikatnie przebrałam, żeby nikogo nie straszyć. I idziemy po Daniela na spacer. Bierzemy hulajnogę? No to idziemy. Jest piękne słońce na dworze, ale jest dość chłodno, a my nie wzięłyśmy rękawiczek i trochę się boję, że Wiki jednak zmarznie w rączki. No ale zobaczymy, jak będzie miała mocno zimne, to po prostu wrócimy do domu. Księżyc? No księżyc jest faktycznie. No, taki jaśniutki. Mama też widziała, tak. Wróciliśmy do domu ze spaceru. Daniel pojechał pomagać przy takim mini remoncie, przy malowaniu. I powiem Wam, że jestem tak zmęczona, że marzę tylko o tym, żeby pójść na drzemkę. No ale niestety mój urwisek nie bardzo chce iść na drzemkę, więc włączyłam jej teraz bajkę i chwilę sobie chociaż poleżę. Może jakoś odżyję. Odzywam się do Was po dłuższej przerwie. Ale troszkę nie za dobrze się czuję, dla mnie wieczory są najgorsze i stwierdziłam, że już nie będę ciągnęła tego vloga tak na siłę, kiedy nic nie robię, bo no, nie ma to sensu. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że niedługo te vlogi będą dłuższe i że będę czuła się lepiej, będę mogła Wam więcej pokazać. Do zobaczenia niebawem, pa pa!